Polska po II wojnie światowej była państwem zniszczonym. Obok odbudowy kraju natychmiast podjęto się odbudowy polskiej oświaty. To w 1949 roku na terenie Myśliborza rozpoczęła działalność nasza szkoła. Szkoła podstawowa numer 3. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Jan Wojtkowiak, a w roku 1950 kolejno szkołą kierowały pani Eleonora Grzelak, pani Zofia Hojdała oraz pani Władysława Osiecka. W lutym 1952 roku kierownikiem został pan Kazimierz Gorzelnicki. We wrześniu tego samego roku na to stanowisko powołano pana Eugeniusza Jasińskiego. W 1953 roku kierownikiem szkoły został pan Eugeniusz Stefanowicz, który pełnił tę funkcję do 1957 roku, kiedy to stanowisko objął pan Stanisław Marcinkiewicz. Kolejna zmiana nastąpiła w 1970 roku. Wtedy kierownikiem szkoły został pan Janusz Winiarczyk. Następna zmiana nastąpiła w roku 1975. Dyrektorem szkoły został pan Czesław Narynkiewicz, który kierował naszą placówką 26 lat. Od roku 2001 do chwili obecnej dyrektorem jest pan Roman Rutkowski. Teraz zapraszamy na podróż w czasie. Przedstawiamy historię naszej szkoły w poszczególnych okresach. Program ten przygotowali uczniowie wraz z opiekunami. Pierwszy okres to lata 1949-1969. Kart w kalendarzu było niemało. Codziennie jedną zdejmował czas. I cóż powiecie, od przeleciało. 70 minęło już lat. Wszystko się kończy i wszystko przemija. I sen się kończy i cudne marzenia. Lecz jest coś w życiu, co nigdy nie mija. A tym są miłe wspomnienia. Początki szkoły? Ha, kochani. To był czas, który w podręcznikach do historii znajdzie się w zupełnie innym rozdziale niż tak zwane dziś. Zawsze
Polsce 1 września wszystkie dzieci rozpoczęły kolejny rok szkolny. Zawsze było to i jest ważne wydarzenie w życiu uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Początek nowego roku szkolnego. Jak Polska długa i szeroka, wszędzie ten sam radosny widok, ten sam radosny gwar młodych głosów. Mamusie są jeszcze bardziej przejęte niż dzieci. Mały Wiesio Sadowski mieszka niedaleko szkoły i uparł się, że pójdzie sam. Warto sobie przypomnieć, jak wyglądała szkoła w latach 50. Należy pamiętać, że były to czasy stalinizmu. W każdej klasie wisiał portret Bolesława Bieruta i Józefa Stalina, a wszystkie polskie dzieci z klas pierwszych uczyły się z elementarza Falskiego. Warunki nauczania były ciężkie, brakowało praktycznie wszystkiego, a stan techniczny niektórych budynków szkolnych pozostawiał dużo do życzenia. Z tego właśnie względu podjęto decyzję o tymczasowym połączeniu dwójki i trójki. Starsi uczniowie znaleźli się nagle w ponad 45-osobowych klasach, a zajęcia szkolne trwały do późnych godzin popołudniowych i kończyły się nawet o 18:45. Uczniowie na zajęciach szkolnych nie mogli narzekać na nudę. Oprócz sprawdzianów, wierszy i tabliczki mnożenia brali czynny udział w wykopkach, sadzeniu lasu, zbieraniu stonki ziemniaczanej oraz sadzeniu roślin oleistych. Pomimo niedogodności i ciężkich warunków, wtedy, tak jak dziś, nawiązywały się szkolne przyjaźnie, a pokolenie, które w tamtych czasach kończyło szkołę, wspomina ją z rozrzewnieniem. Były to lata dzieciństwa, młodości i nie wszystko dozwolone było do lat 18. Nie możemy iść dzisiaj do kina, dozwolone od lat 18. Mówi chłopiec, moja dziewczyna, dozwolone od lat 18. Dozwolone do 18 lat, znów po nocach śmieci już na życiu. Dozwolone do 18 lat, zawsze czeka, choć nikt nie prosi. Tę drogę wybierzesz już własną i niedługo przestanie ci grozić. Dozwolone do lat 18, ale choćby przekroczył ci wielkie, pewnego dnia pierwszy masz nastrój. To jest wszystko, co tylko na świecie, dozwolone do lat 18. Dziękuję. Czas upływa, ludzie się zmieniają i wszystko przemija. Są jednak takie chwile, które się nie zmieniają, które się powtarzają i trwają nieustannie. To wspólne spędzone chwile,
to nauka, zabawy i gry uczniów, całej społeczności naszej szkoły. Lata 1969-1979. To były piękne i ciekawe czasy. W 1974 roku polska reprezentacja zajęła trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej,
a w 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. A co działo się w naszej szkole? W 1972 roku wybrano patrona naszej szkoły. Głosowałaś? Na Leonida Teligę, bo to wielki żeglarz. Cenię go za to, że uparcie dążył do celu i samotnie opłynął kulę ziemską. A ty? A moim kandydatem jest Władysław Broniewski, bo lubię jego utwory poetyckie, które przenoszą nas w czasy, kiedy Polska walczyła o swoją niepodległość. A ja głosowałam na Marię Skłodowską-Curie, fizyczkę i chemiczkę, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla. Ale jak mogłaś? Przecież te pierwiastki, polon i rad już były. Ona je tylko odkryła. Ale nie zapominajmy, że to wielkie odkrycie w dziedzinie nauki. A o czym rozmawiacie? O wyborze patrona naszej szkoły. A jaki był twój wybór? Zdecydowałem, że Jan Krasicki, polski działacz młodzieżowego ruchu komunistycznego, który zginął w czasie II wojny światowej. Uwaga, uwaga! Głosy zostały przeliczone. 114 osób zagłosowało na Leonida Teligę. To jest nasz nowy patron. W tym czasie, bo w 1974 roku po raz pierwszy przyznano wyróżniającym się uczniom Nagrodę Dyrektora Szkoły.
Kolejnym punktem naszej podróży w czasie są lata 1979-1989. W latach 80. Polskę ogarnął głęboki kryzys społeczno-polityczny. Historię tej dziesięciolatki rozpoczynają protesty robotnicze i powstanie Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność w 1983 roku. Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. A co się działo w naszej szkole? Panowie, a co wy tam budujecie? My tu... Nową trójkę! Ach, nową trójkę budujecie. Ten czas to nie tylko zmiany w kraju, ale i na polskiej estradzie.
etapem naszej podróży są lata 1989-1999. Z dnia 28 kwietnia 1998 roku przyznaje się Szkole Podstawowej w Myśliborzu medal pamiątkowy zasłużony dla ziemi myśliborskiej. Uprzejmie proszę pana dyrektora szkoły Czesława Narękiewicza o przyjęcie medalu pamiątkowego zasłużony dla ziemi myśliborskiej.
Przedostatnim punktem naszej podróży są lata 1999-2009. W tym okresie pierwszy raz przyznano wyróżniającym się uczniom odznakę Srebrny Żagiel. Poczuła taka mała, gdy na lekcji przy tej córki tylko chciała. A ja chodzę, z głową w górach i na brzegu wszystko robię. Patrzę w niebo, oba taka sobie marzę. Może kiedyś się do siebie być się zdarzę. Od ta ciągle spała, ciągle biedną, że teraz ją długo trafą. Chodzę się do wnętrza dyszą albo szlapą. Może nawet histeryczną byczu papką. Przeszliście się państwo. Pokój może być różny. Pokój zabaw, pokój tortur. Z tą jednak różnicą, że w naszym pokoju nie jest wcale tak przyjemnie. Otacza go, powiem, aura z pogranicza horroru. Czasem szpalonej kiełbaski. Niekiedy czuć smak walki o przetrwanie. A i zdarza się wydobywający się z niego niezdefinowany odgłos typu mniam, mniam. A o tym już za chwilę. To oczywiście pokój dyrektora szkoły. Niektórzy znają go na wylew. Powiem, szczególnie upodobali sobie to miejsce. Niektórzy znają jedynie kolor układziny. No cóż, w tym roku ich oczom zamiast pięknego zwolnika ukażą się nowe panele podłogowe.
Oczywiście, wszelkie podobieństwo zdarzeń postaci w naszej historii jest przypadkowe, wyssane z palca i nie ma nic wspólnego z naszą rzeczywistością szkolną. Aby nie przestraszyć niektórych naszą wizją, postanowiliśmy poprzeplatać ją refleksyjnymi piosenkami w wykonaniu naszego chóru. Powitajmy go gorącymi brawami. Niedługo podbije cały świat z takim talentem. Oto nasza pierwsza historia. Rzecz oczywiście się dzieje w naszym magicznym pokoju pana dyrektora Ramanar. Osoby o słabych nerwach lub nadwyrężeniu chorobą prosimy o opuszczenie sali lub postawienie poduszek z tyłu, aby zamortyzować upadek omdlenia. Ewentualnie kobietki proszą swoich mężczyzn o esekurację lub wachlowanie chusteczkami, oczywiście nieużytymi. Halo, chwileczkę. Pani Mariolu, poproszę kawkę. Stop! Oj, zapomniałem, że nie piję. Skleroza nie boli. To może herbatkę? Stop! I do tego dwie kanapeczki. Albo nie, trzy. Powiedziałem chyba wyraźnie. Chwileczkę. Mam bardzo ważną naradę z panią. Wizytator oczywiście. A pani co tak stanęła, jakby mnie pani nigdy nie widziała? Ależ panie dyrektorze, w tamtym tygodniu kazał mi pan dyrektor pod groźbą robienia pompek liczyć każdą kalorię zjedzoną w ciągu dnia w szkole i śmiał zauważyć, jeżeli mi wolno, że zjadł pan już 2100 kalorii, a jest dopiero godzina 10:15. Podałam już bigos po hawajsku, smażoną wątróbkę z majerankiem, sok truskawkowy, udko polewane. Pani Mariolu, och, z tymi sekretarkami urwane głowy. No proszę popatrzeć. Czyż nie wyglądam jak ten, no... Antonio Banderas. No, i sama pani widzi. To może nie kanapeczki, ale schabowego od razu poproszę. Biedne panie kucharki. I do tego rosołek by cię przydał na przekąskę. No tak, dyrekcja jak zwykle zalatana. Tyle spraw ma na głowie. No cóż, poznaliśmy z grubsza najważniejsze ciało pedagogiczne w szkole, w jakiej to oczywiście tajemnica. I przypominam, wszelkie podobieństwo jest jedynie kwestią przypadku. A już za chwilę, bo oczywiście na supermodel musi zjeść zasłużone siódme śniadanie, dowiemy się, to tak usilnie pragną zamącić spokój naszego dyrektora rozmową telefoniczną. Nie ma, tylko przy siebie ma.
w końcu mamy pełnoletniego dyrektora, bo nasz Roman w tym roku obchodzi 18-lecie objęcia swojej funkcji. Panie dyrektorze, zapraszamy do nas. Teraz zapraszamy na taniec Budujemy Łódź. Zbliżamy się do finału przeglądu najważniejszych wydarzeń związanych z naszą szkołą, ale także z naszym krajem. Zapraszam do szkoły w latach 2009-2019. To w tym okresie, bo w roku szkolnym 2011-2012 nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji sportowej województwa zachodniopomorskiego na 365 zgłoszonych szkół podstawowych. A w 2014 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie przyznał naszej szkole medal Pro Patria. Dobry, witamy Państwa serdecznie w specjalnym wydaniu Faktów. Nosi ono tytuł Podsumowanie dekady globalnie i lokalnie. Chcąc wskazać na istotniejsze fakty, przeprowadzono ankietę wśród losowo wybranych respondentów. Oto jej wyniki. Najważniejsze wydarzenie dekady na świecie to podjęcie zdecydowanych działań przeciwko terroryzmowi. Najważniejsze wydarzenie w Polsce
to katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w 2010 roku. Za najważniejsze wydarzenie dekady dla szkoły podstawowej nr 3 w Myśliborzu ankietowani uznali przekształcenie 6-klasowej szkoły podstawowej w 8-klasową. Oto film archiwalny przedstawiający kulisy tego zdarzenia. Nastolatki boją się zmiany szkoły, ale jej chcą i potrzebują. Zmiana szkoły to możliwość poznania nowych uczniów i nauczycieli. To nieprawda. Zmiany są głęboko przemyślane. Krytyczne oceny są wynikiem waszej nieżyczliwości. To zwykła niegodziwość. Krzywdzicie nauczycieli. W wyniku likwidacji gimnazjów mogą stracić pracę. To bzdura! Nikt nic nie straci! Nauczyciele na pewno znajdą pracę! Uważamy, że reforma jest zbyt ekspresowa. Podstawa programowa tworzona była na szybko. Zmiany zostaną wprowadzone po szerokich konsultacjach społecznych. Wypowiadali się nauczyciele, uczniowie, rodzice, przedstawiciele samorządów. Reforma jest konieczna. Wygramy. Gimnazja kojarzą się z przemocą i patologią. Trzeba je najlepiej zlikwidować. Nie było żadnych konsultacji. To zwykłe manipulacje. Nasza reforma jest starsza i lepsza. Głosowania trwały 4 godziny i towarzyszyła im burzliwa dyskusja. Ostatecznie Sejm przyjął ustawę. Zmiany rozpoczęły się od września 2017 roku. Tyle oficjalnych danych. Dla nas reforma oznaczała tyle, że w naszej szkole pojawili się nowi nauczyciele, dotychczas pracujący w gimnazjum. Nasi koledzy, którzy kończyliby naukę w szkole podstawowej, pozostali w niej jeszcze na 2 lata, a w programie nauczania znalazły się nowe przedmioty. A teraz obejrzymy taniec, który połączy wszystkie dekady.
taniec połączył wszystkie dekady. Natomiast muzyka łączy również pokolenia. Zapraszamy do wysłuchania piosenki zwyciężczyni konkursu Eurowizji dla dzieci, Natalii Węgiel. W czasie. Dziś obchodzimy 70. rocznicę powstania naszej szkoły. Zamykamy pewien okres. Zamykamy pewien okres i równocześnie rozpoczynamy kolejny, w którym nasza szkoła będzie dalej kształcić kolejne pokolenia młodych ludzi. Życzymy więc wszystkim powodzenia.